Dzień dobry się z Państwem serdecznie. Dzisiaj występuję jako prezenter. Katarzynka jest trochę chora, więc będzie głosem zza kamery i operatorem, a ja będę jej rękami, nogami, oczami i tak dalej. Będę Wam pokazywał szafy w zabudowie, które wykonał świetnie pan Rafał Stolarz. Tak, to jest dokładnie ten sam pan Rafał, który pokazywał, którego pracę mogliście oglądać w naszej kuchni. Dokładnie ta sama firma. Czyli jak tutaj widzicie, za Andrzejkiem, szafy nawiązują kolorystycznie do tego, jak wygląda kuchnia. Jest biały front i jest ta brązowa opaska. Andrzeju, co takiego fajnego znalazłeś na stronie IKEA, żeby ułatwić mi pracę? No właśnie, jak sobie wejdziecie na stronę IKEA i obstawiam, że tak samo możecie to zrobić na jakiś tam Leroyu czy Castoramie, pewnie mają też narzędzie do tworzenia swoich zabudów, to jest takie tam fajne narzędzie, możecie sobie teoretycznie skonfigurować szafę pod wymiar, bo piszecie, jakie tam macie rozmiar wnęki albo jaką szafę chcecie. Ogranicza Was jedynie wysokość i jakby modułowość tych elementów. Natomiast jak już sobie zaplanujecie taką szafę, czyli ile ma mieć skrzydeł, to możecie tam sobie powstawiać z gotowych elementów szafeczki, półeczki, wieszaczki, koszyczki, co jeszcze, czego dusza zapragnie. Tak. Więc to Wam fajnie daje pogląd na to, jak to będzie wyglądało w środku. I Kasia z tego korzystała i było to mega super, bo potem gotowy projekt tego, jak sobie widzi ten środek, po prostu pokazała panu Rafałowi i on zrobił to, co żeśmy sobie wymyślili. Tak, to zdecydowanie ułatwiło naszą współpracę. Tutaj Andrzej wspomniał o modułowości mebli z IKEA. Słuchajcie, jak piszecie sobie szafa na wymiar, to pewnie w Google wyskoczy Wam zarówno IKEA, jak i Leroy, prawda? Z tym, że te szafy na wymiar to nie są do końca szafy na wymiar. One są modułowe i jeżeli macie dużą przestrzeń, której część chcecie zabudować, to jest ekstra, ale jeżeli macie wnękę, tak jak w naszym przypadku, ma ona jakieś konkretne wymiary i chcecie, żeby była zabudowana co do centymetra, no to raczej stworzenie takiej szafy w IKEA nie będzie możliwe, bo najwyższa szafa ma 2,40, jeżeli się nie mylę, a tutaj sufit jest na 2,70. Mm. Szerokości też nam się nie spinały, trzeba by było zastosować dużo szersze blendy niż te opaski, które tutaj widzicie. Także to nie jest do końca tak, że te szafy są pod wymiar, mimo że tak się próbują reklamować. One są oczywiście fajne i na pewno dużo tańsze niż... No może nie dużo, ale na pewno tańsze niż szafa od stolarza. No ale musicie się zastanowić, czy chcecie mieć szafę, która Wam się licuje ze ścianą, dzięki temu pomieszczenie wygląda po prostu bardzo schludnie, czy chcecie skorzystać z opcji, która jest również estetyczna, ale tańsza i może momentami mniej praktyczna. Andrzeju, czy sięgniesz tam na górę i otworzysz te szafki? Dokładnie tak, mam tutaj wszędzie tipony. O, hopa. Także tu mamy podział na taką, powiedziałbym, antresolkę, nie? Pawlaczek taki. Nazwijmy sobie to tym pawlaczykiem. Oczywiście półki, które tu widzicie, można jak najbardziej wyjmować. Tam się na górze, na luzie da upchnąć zestaw walizek, który tam pewnie niedługo trafi, tylko z uwagi na brak mebli w salonie, jak widzicie, pochowane są tu jeszcze inne rzeczy. Zacznijmy od tego, bo wydaje mi się, że to jest najmniej interesująca część tej szafy i wszystkie nasze szafy będą wyglądały właśnie w ten sposób w górnej części, więc później nie będziemy Wam już tego pokazywać. Andrzeju, a pamiętasz, dlaczego ta szafa jest taka podzielona na części? Dlaczego? To ja, Andrzej nie pamięta, więc ja Wam powiem. Słuchajcie, to mógłby być jeden front, jakbym się uparła. Pamiętajcie, że stolarz Wam robi to, co Wy chcecie, więc jak się uprzecie, to ktoś Wam zrobi jeden front. Natomiast ja rozmawiałam sobie o tym z panem Rafałem i pan Rafał zasugerował mi, że lepiej byłoby, żeby front nie był tak duży, dlatego że on będzie ciężki i po prostu nie chcielibyśmy spowodować, że te fronty będą potem opadać na zawiasach. Jakbym chciała jeden front, lepiej by się sprawdziły drzwi przesuwane, a ja takich nie chciałam, dlatego w trosce oto by te meble służyły nam jak najdłużej. Widzicie właśnie takie rozwiązanie z podziałem tej szafy. I jak widzicie, tutaj jedna wielka część to są po prostu drążki. Drążki, które podzieliły szafę na pół. Tak jak o to prosiłam, na górze wiszą moje koszule, na dole moje sukienki. Tak jak tutaj widzicie, mamy też półki. I mamy też szuflady. Zanim ktoś zapyta, dlaczego to tak brzydko tu wygląda, bo może kogoś to zainteresuje, to to jest coś, o co ja też w zasadzie poprosiłam, bo
jak macie szuflady, no to musicie się liczyć z tym, że nie bardzo jest tu wtedy, gdzie schować ten zawias, prawda? Więc można to było rozwiązać tak, że mogły być odstępy między montażem tych szuflad. Ja tak nie chciałam. Albo mogły być one zamontowane w taki sposób, jak widzicie właśnie u nas. I tu się mogła pojawić blenda. Ale ponieważ ja kolekcjonuję torby prezentowe, które dostajemy, żeby móc je potem zużyć, to poprosiłam, żeby pan Rafał mi tej blendy tutaj nie wstawił, bo ja sobie tą jakże wąską przestrzeń jestem jeszcze w stanie wykorzystać, prawda? Dokładnie tak. A ja mam dla was konkrety, że to jest nasza największa wnęka, więc największa szafa. Ma ona rozmiar 1,60 m, tak na szerokość, 2,70 na wysokość, czyli pod samym sufit, głębokość na 65 cm. I mieliśmy wycenę w dwóch wersjach, bo najpierw chcieliśmy zrobić trochę taniej i to była wersja, gdzie fronty były z okleiny, oklejone po prostu, i to kosztowało 3100 zł. Zdecydowaliśmy się we wszystkich szafach, że robimy takie same fronty jak w kuchni, czyli lakierowane, i za lakier wyszło nam 4700 za tą dużą szafę już ze wszystkim. Tak, i chciałam wam powiedzieć, że ta pierwotna cena, czyli bez tego lakieru, była bardzo podobna do ceny w Ikei. Dlatego zdecydowaliśmy się jednak na pracę stolarza, ponieważ zabudowane mamy wszystko pod sufit. No a wiecie, no to, że dopłaciliśmy do lakierowanych frontów, to był nasz wybór. Jakby cena mogła być niższa. Przy okazji już macie sneak peek naszych drzwi. Ale przejdźmy do kolejnej szafy. Szafa numer 2. Szafa numer 2, czyli druga nasza największa, jest w przedpokoju. Jest też podzielona na trzy skrzydła. Tak jak Kasia wam wspominała, ta sama historia, Pawlaczyk na górze, dokładnie tak samo podzielony. Nasza inwencja. Natomiast to jest coś super, bo jest w końcu moja część motocyklowa. Chętnie się nią podzielę. Mam miejsce na kaski, na buty, no powiedziałbym na razie średnio to jest zagospodarowane, ale już jest coś mojego. Też mamy szufladki, także też bardzo fajna rzecz. Tutaj też kawałeczek wystaje, jest to sama sytuacja co w szafie największej. No ale to co nas interesuje to jest środek, bo to jest tak naprawdę taka garderoba, gdzie można powiesić kurtki, płaszcze. Powiesić gościa, tak można sobie tutaj tak, docelowo ta dolna część będzie wyglądała trochę inaczej. Musicie nam wybaczyć, nie chcieliśmy już czekać dłużej z tym filmem, dlatego nagrywamy to już teraz. Natomiast ten bajzer, który się tu teraz znajduje, docelowo trafi do innych mebli u nas w mieszkaniu i pewnie będzie przeniesiony do mebli tych, które będą w salonie gdzieś tam na górne półki, chociaż narzędzia ci się przydadzą, więc pewnie znajdziemy im jakieś nowe miejsce. Tu była jedna trudność, ponieważ tam z tyłu widać, że to świecące coś to jest też nasz router i tam z tyłu jest puszka multimedialna, no po prostu z przyłączem do routera i kablami telewizyjnymi i trzeba było to jakoś zrobić, więc z tyłu jest ładnie wycięta ścianka. Tak, z rzeczy, które już wam mogę powiedzieć teraz w trakcie użytkowania, które może na początku bym przemyślała, ja tego nie zrobiłam, a teraz bym się chyba jednak zastanawiała, to byłoby zamontowanie takiej listwy oświetleniowej tutaj, która się zapala w momencie, kiedy szafę otwieracie. Tutaj akurat to nie jest tak potrzebne, ale w pokojach, wiecie, ja wstaję rano, jak idę do pracy, Andrzej jeszcze wtedy śpi. Wydaje mi się, że to mógłby być fajny bajer, żeby w tych szafach było światełko. Nie ma go, ale zawsze można dokupić takie po prostu w Ikei i gdzieś je no, sobie domontować. To także dobrze sobie radzą i nie trzeba tego tak często ładować. My mieliśmy taką lampkę nocną akumulatorową, się ładowało raz na 3 miesiące. Tak, także to jest fajny bajer. To było fajne rozwiązanie i jak widzicie, no nie wspominałam o tym, ale myślę, że to widać, nasze szafy nie mają żadnych rączek. Wszystkie są na klik. I informacje dla was. Średnia szafa o wielkości 1,44 m na 2,70 m, czyli znowu do samego sufitu. Głębokość też 65 cm i dwie wersje. Tańsza w okleinie to jest 2,800 m, droższa w lakierze 4,200 m. I jak jeszcze tu stoimy, zanim przejdziemy do naszej sypialni, mam do was pytanie. Pewnie to słyszycie. Myślę, że aż nadto dobrze. Jest tutaj bardzo duże echo.
I czy macie jakiś pomysł, jakby takie echo można było w mieszkaniu zniwelować? Jak macie jakieś pomysły, to dawajcie znaka. A teraz przechodzimy do szafy numer 3. Jesteśmy w naszej sypialni. To jest szafa numer 3, czyli szafa, która jest najmniejsza. Jest ona dwuskrzydłowa. Klasycznie paplaczyk na górze, to samo. I ona jest tak fajnie zrobiona, że po jednej stronie mamy dwa rzędy drążków. I to akurat szafa jest całkowicie na moje potrzeby. Jest fajnie. A drugie skrzydło to są półki. Mamy szuflady i coś, czego nie było w innych szufladach, znaczy w innych szafach, to jest po prostu koszyk i tu mam już takie swoje sportowe, motocyklowe rzeczy. Mega użyteczny patent. Tak, z tym koszykiem to oczywiście był też mój pomysł. Teraz zastanowiłabym się chyba, czy jednak nie chciałabym tu szuflady, żeby ta całość była spójna. Natomiast ten koszyk się sprawdza, można tu upchnąć sporo rzeczy i dzięki temu, że jest tu koszyk, a nie szuflada, jak widzicie, nie ma problemu z tym dolnym zawiasem. Także tak, ogólnie tak się te szafy prezentują. Jak widzicie, są w nich rzeczy jeszcze, które się z nich znajdować nie powinny, ale to jest sytuacja przejściowa i to jest szafa Andrzeja. Ja mówię przejściowo, dopóki jest nas tylko dwójka w mieszkaniu, to Andrzej ma tą szafę, ja mam tą największą. No, ale docelowo gdzieś na tej ścianie niedługo, mamy nadzieję. No pewnie za jakieś 2,5 miesiąca, bo to trochę się to cały czas odwleka w czasie. Pojawią się kolejne meble, prawda, Andrzeju? Zgadza się. A ja śpieszę do was z informacją, jakie tu są wymiary. To jest najmniejsza szafa, więc ma 97 cm szerokości, znowu 2,70 do sufitu, 65 głębokości i dwie wersje cenowe. Tania wersja, czyli w okleinie, kosztowała 1800 zł. Droższa wersja, którą się zdecydowaliśmy, czyli w lakierze, 2800. Całkiem znośnie, bym powiedział. Tak. Nie, naprawdę, biorąc pod uwagę fakt, jak to wszystko fajnie wygląda i koresponduje ze sobą bardzo ładnie, bo jeszcze raz przypomnę, że kuchnia wygląda tak samo, jest tam teraz bałagan, więc nie będę tam podchodzić, ale jest to dokładnie ta sama kolorystyka, to wydaje mi się, że fajnie będzie to wyglądało. Jako sneak peek mogę wam powiedzieć, że nasze meble w sypialni i w salonie będą miały cały czas zachowane te duo kolorystyczne, czyli będzie lakierowana biel i do tego dębowe akcenty. No więc cóż, podsumowując, możemy jeszcze raz polecić pracę pana Rafała, jeśli chcecie mieć takie szafy skrojone według waszego projektu, bo naprawdę Kasia wysłała panu Rafałowi zdjęcia z generatora w Ikei i on zrobił dokładnie to, tylko na wymiar, to korzystajcie z usług pana Rafała. Tak, z drobnymi oczywiście, wiecie, tak jak tłumaczyliśmy wam, z drobnymi takimi ustaleniami już totalnie naszymi, ale będę to podkreślać, bo uważam, że to bardzo istotne. Stolarz to jest naprawdę usługa personalizowana i możecie mieć wszystko to, co wam się tylko zamarzy, jeżeli tylko macie na to budżet. No, jakościowo też jest super. Także pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.